Siemaneczko, z tej strony Antek, witam Was w garażu i tym filmikiem chciałbym zapoczątkować projekt 6000 plus, 6K plus. O co chodzi? Słuchajcie, postaramy się z Atą w tym roku, w tym sezonie zrobić 6000 km motocyklem. Mówię przynajmniej 6000, mógłbym to nazwać 8000 plus, nie? Ale myślę sobie, kurde, będziemy może tak co roku podnosić poprzeczkę. Wiadomo, jeśli uda się więcej, to super. Jeśli słychać jakieś szumy w tle, to Was bardzo, bardzo przepraszam, ale sąsiad sobie odkurza samochód. Ja już powoli zaczynam rozbierać Hanie. Chciałem wymienić olej, płyn chłodniczy i w ogóle taki lekki serwis zrobić. Póki co na ten moment, reszta rzeczy tam kiedy indziej, ale niestety nie mogę podnieść baku, ponieważ ktoś kiedyś gdzieś tutaj tą śrubkę troszkę ukręcił, a nie mam tutaj takich narzędzi, żeby to po prostu zrobić. Tak więc no niestety zostaje mi się tylko wymiana oleju i filtra. Ewentualnie coś tam jeszcze troszkę pogrzebię. Na pewno sprawdzę filtr powietrza, jak tam wygląda. No i co, no resztę rzeczy gdzieś tam przy okazji, ponieważ mamy początek lutego, jeszcze chwila do porządnej pogody. Dobra, słuchajcie, na razie przerwę nagrywanie. Może za chwilę sąsiad z garażu przestanie odkurzać i będzie mnie normalnie słychać. Siemanko! Słuchajcie, mamy dzień następny. Nie wymieniłem tego oleju, bo stało się coś, czego się nie spodziewałem, mianowicie jest rozwalona miska oleju. Tak w prostym języku, co to znaczy? Znaczy to to, że trzeba ją wymienić. Tak więc na początku myślałem, że to wina śruby, że po prostu na śrubie się urwał gwint, ale niestety wrzucę Wam tu zdjęcie, jak wygląda miska od środka. No widać tam urwany kawałek. Jeszcze się muszę skontaktować po prostu z osobami, które jakby
siedzą w mechanice motocyklowej i znajomych, no ale wiecie, to, że jest urwane na końcówce, to jakby mnie nie ratuje, ponieważ próbowałem wkręcić śrubę i po prostu ona się nie dokręca na maksa, tak? Nie trzyma. Więc gdybym to olał i zostawił tą śrubę spustową, to po prostu mógłby nam wyciec olej i byśmy się mogli zdziwić na jakimś wyjeździe, no a niestety tego nie chcemy. Dobrze, że mamy początek lutego i mamy jeszcze chwilę czasu. Generalnie nie da się dostać nowej takiej miski do tego motocykla, więc trzeba szukać używki. Ale mówię, jeszcze się skontaktuję z odpowiednimi osobami. No plus jest taki, tam macie gdzieś w przebitce, że podniosłem bak, albo pokażę wam tutaj jeszcze raz. Udało mi się bak podnieść i będę mógł ten olej, płyn chłodniczy zrzucić. No, widzicie, jest podniesiony bak. O matko, wrzuciłem tam butlę do podtrzymania z tego, z płynu do spryskiwaczy. Tu jest Ata, która mnie tu wspomaga. No, tak więc tyle wam chciałem przekazać. Tak więc ten vlog się na pewno przeciągnie, ale postaram się, żebyście to przeżyli jakby razem z nami, więc nie zakończę na tym, co mówię teraz, tylko ta historia będzie się kontynuować, więc do zobaczenia, miejmy nadzieję, przy dobrych wieściach. No i słuchajcie, jak się okazuje, sprawa niestety nie jest zbyt przyjemna, ale są swoje plusy i minusy, tak? Coś mogło się bardziej zepsuć, ale też mogło mniej, więc muszę wykręcić miskę olejową, czyli coś, czego bym się w ogóle nie spodziewał, bo jest tam uwalony gwint. Niestety nie będzie tego widać na nagraniu, jakby, czyli byłoby widać, ale to, co bym wam pokazał, to nie jest pęknięcie, jakby jak już ją rozbiorę, to wam pokażę, o co chodzi. A wykręcić muszę to. O, całą tą tutaj, to, całą tą michę, która jest. Nie wiem, czy ją, o, to co oświetlam teraz mam latarką. To muszę odkręcić i to no, jest dosyć spore. Biorę się za to. Mam nadzieję, że uda się bez wykręcania tych rur, tych kolektorów, bo niestety do tego musiałbym ściągnąć chłodnicę, już się za to wziąłem. Słuchajcie, ja się ją postaram. Mam gumowy młoteczek taki. Postaram się tą miskę, wiecie, delikatnie opukać. Może, kurde, ona jakoś zejdzie. Bo uszczelka ją tam tak trzyma. Masakra. Też tylko takie dojście jest strasznie słabe. A nie mogę tych kolektorów zdjąć. No jest lipa, nie? Trzeba też uważać, bo miska jest aluminiowa. Więc żeby czegoś nie uwalić. Dobra. Będę stukał delikatnie i za chwilę zobaczymy, czy to coś da. Może nie rozkminiłem generalnie, jak jeszcze zbić tamto, ale wiem, jak ściągnąć chłodnicę. Patrzcie, ona już mi wisi, już jest tutaj luźna, muszę tylko ten wężyk ściągnąć i tam ewentualnie kabelek od wentylatora odkręcić. I będę miał ściągniętą chłodnicę, przez co będę mógł zdjąć te kolektory i będę miał lepszy dostęp do tej miski, więc jest taki minimalny progres, nie? Fajnie, cieszę się. Dobra, słuchajcie, będę teraz ściągał właśnie te kolektory, czyli te rury. I przy okazji, jak je ściągniemy, to je fajnie doczyszczę na ten sezon. Tu są generalnie brudne, nie? Ale o, może tutaj zobaczycie, one miały, jak je wyczyściłem, to miały taki, o, taki jakby miedziany kolor, a kiedyś to były normalnie jak lustro, można było się w nich przeglądać. Także jak to przy okazji ściągnę, to gdzieś tam się w końcu też za nie zabiorę. Dobra, demontujemy. Dobra, zaraz generalnie
one powinny zejść. Tu tą podkładkę sobie ściągnę. Tam jeszcze trzyma. Dekko opuka. Idzie. Kurde. Czekajcie, idę z drugiej strony. Kurczę, blady. Dobra, słuchajcie, miska olejowa ogarnięta, no patrzcie, no jest kawał aluminium, nie? Ogarnięta, kurde, udało się, tak więc fajnie. Teraz na dniach będę ją montował, a póki co zajmę się kolektorami, żeby one ładnie wyglądały. Widać mnie, chyba mnie widać. Słuchajcie, miska olejowa jest na swoim miejscu. Tak więc jest spoko, naprawdę spoko. Nie nagrywałem wam tego z tego względu, że po prostu ja czułem na sobie taką presję, bo ja nigdy w życiu nie robiłem takich rzeczy. I wiecie, wolałem się skupić na tym, żeby to zrobić szybko i dobrze. Że udało się. Na chwilę obecną czekamy na uszczelki do kolektorów, czyli do tych rur. Te cztery uszczelki czekam. I to jest właśnie fajny czas, żeby te kolektory nieco ogarnąć. Nie wiem, czy wy to widzicie, one mają taki kolor, nie wiem, taki ala miedziany, taki mosiądzy. Mogą być trochę brudne, bo ja już je nieco czyściłem. I teraz ktoś coś kuje. O, tutaj możecie w sumie zauważyć, że jest już taki kolor stali bardziej. Ale to dlatego, że kiedyś, jak je czyściłem, nie miałem do tego dostępu i tam po prostu już się zrobił taki osad, że musiałem to nieco papierkiem ściernym zetrzeć. I teraz też wezmę papierek ścierny i jeszcze będę w takich miejscach, gdzie jest bardzo mocny osad, takim papierkiem z dużą gradacją po prostu ten osad ściągnę, a później będziemy pastą do polerowania po prostu sobie to fajnie oczyszczać. Tak więc taki jest plan w sumie na dzisiaj. Też nie mam za dużo czasu, nie wiem, czy uda mi się zrobić cały kolektor. Bardzo bym chciał, ale jeszcze tutaj taki znajomy z garażu mnie troszkę zagadał. Ej, generalnie kurde, może bym nie musiał tym papierkiem już robić. Bo faktycznie trochę porobiłem. Dobra, nie będę robił, więc umyję po prostu, żeby no nie było tutaj żadnych takiego, wiecie, pyłu, kurzu przed polerowaniem, bo to może troszkę nam później zepsuć efekt. Dajcie mi sekundę. Mam bardzo mało szmatek generalnie na garażu, tak więc nie wiem, co się z nimi stało. No i tak jak wam mówiłem na samym początku tego odcinka, oj, tutaj sobie rozłożę, żeby mi się nie nachrapało, dalej utrzymuję to, że tym właśnie vlogiem rozpoczynamy taką, powiedzmy, serię na kanale, która będzie się nazywała 6000 plus i chodzi o to, że po prostu będziemy jeździć w tym roku. Co roku jeździmy, nie? No ale no w tamtym było kilka takich sytuacji, może o których wam kiedyś opowiem, przez które po prostu nie jeździliśmy zbyt wiele. Ale do czego zmierzam? Postaram się każdy jakiś, powiedzmy, nieco dłuższy wyjazd wam nagrywać, żebyście mogli to przeżywać razem z nami. Bo tak jak kiedyś w poprzednim sezonie, no w poprzednim sezonie to tak nie nagrywałem dla was na YouTubie, czy nagrywałem na innym koncie 2 lata temu, ale to tam nieważne, nie nagrywałem każdego dłuższego wyjazdu, a teraz chcę właśnie, żebyście te 6000 plus przeżyli po prostu razem z nami. Dobra, ja się biorę za umycie tego, chociaż kurde, są tutaj takie z tych osadów już takie miejsca, takie przypalenia, że może i bym mógł to ściągnąć papierkiem ściernym, ale wydaje mi się, że samą pastą
to zejdzie. No. Tak więc ja się biorę do roboty i później jeszcze wam myślę, że pokażę ten efekt właśnie po użyciu tej pasty. Mam nadzieję, że widzieliście dobrze, jak wygląda po prostu to teraz ten kolektor. Mam generalnie już założoną tą lampę, o której wam mówiłem wcześniej w odcinku z... Jak one się nazywały? Z... Oj! W odcinku z... z pączkami. Więc mam nadzieję, że światło za bardzo nie zaświeciło, że nie odbijało się na tyle i widzieliście wszystko. Dobra, puszczam sobie jakąś muzykę i biorę się do roboty. No, słuchajcie, zrobiłem na próbę pastą tą do polerowania, ale to nie jest taki efekt, jaki bym chciał uzyskać. Oczywiście one prędzej czy później zrobią się takie, taki kolor miedziany, takiego mosiądzu, taki efekt, wiecie, takiej fajnej stali. Nie utrzyma się tak naprawdę długo, ale zależy mi na tym po prostu, żeby zrobić Hondzie jakąś sesję zdjęciową właśnie przynajmniej na początku sezonu, jak będziemy jeździć, żeby właśnie miała te takie kolektory z tym właśnie, z tym efektem. No i szczerze mówiąc, ostatni raz tak papierkiem to ja czyściłem jakieś no to będzie 4 lata temu tak naprawdę. Później tylko właśnie tak czyściłem samą pastą i taki ładny efekt tej miedzi był. I w sumie ten efekt miedzi, tego mosiądzu, on jest ładny. Tylko właśnie mi zależy teraz, przynajmniej na początku, żeby był taki efekt tego prawie ludzka, nie? Głównie do zdjęć. I zaraz tego nie będzie. Tak więc jadę tu już kolejną godzinę. Lecę papierkami różnej gradacji, tak jak to robiłem kiedyś. Chociaż teraz nie muszę aż tak bardzo intensywnie, z tego względu, że jak kupiłem Hanie, to te kolektory były w stanie tragicznym. Jeśli nie zapomnę, to wrzucę wam tu zdjęcie. To będziecie sobie mogli porównać do tego, co tam kilka minut temu pokazywałem wam na filmie, nie? Dobra, lecę dalej z robotą. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podoba. Pamiętajcie, żeby stawić łapeczkę w górę. No i słuchajcie, kolektory mniej więcej ogarnięte. No wydaje mi się, że wyglądają dużo lepiej niż wcześniej. I teraz biorę się za usuwanie starych uszczelek tutaj. Mam, o, tutaj taką jedną w ręce. Usunąłem ją stąd. Bez kitu. One tak wyglądały, jakby tam, nie wiem, wtopiło. No ale nie wiem, kiedy ktoś ostatni raz to otwierał na motocykl w tym roku, 21 lat. Tak więc wyciągam resztę, montuję nowe i w końcu montujemy te kolektory. No, słuchajcie, kolektory są na swoim miejscu. Dobrze, że tego nie nagrywałem, nie? Tak tu wyzywałem, tu była taka walka. Są na swoim miejscu, z tym, że mam ten problem, że nie wiem, czy odpowiednio dobrze dokręciłem te śrubki. I kurczę, muszę załatwić taki klucz dynamometryczny, którym będę mógł to sprawdzić. Niestety go nie posiadam, więc część prac odchodzi jakby... No znowu się to wszystko w czasie odkłada, nie? No ale ogarnę tutaj ten syf może. Dobra, słuchajcie, wszystko udało się zrobić. Zrobimy teraz kolejne takie odpalenie, ponieważ przed wyruszeniem na jakąkolwiek trasę musimy odpalić jeszcze raz, bo to jednak była wymiana płynu chłodniczego i na pewno chciałbym coś tam sprawdzić. Ten sezon zaczynamy z przebiegiem 69008, ponieważ zrobiłem te kilka kilometrów w grudniu. Uwaga, odpalamy. Pięknie! Pięknie!
No i dobra, my już wróciliśmy z naszej przejażdżki. Miał być odcinek taki bardziej serwisowy, a tu się okazało, że będzie i serwis, i ta właśnie pierwsza przejażdżka. Ata się ogrzewa przy wentylatorku. Słuchajcie, zrobiliśmy 75 km, tak więc sezon oficjalnie rozpoczęty jako tako. Jak będą pogody, to będziemy jeździć. I tak jak Wam mówiłem, tym odcinkiem rozpoczynamy ten projekt 6K+. Co to znaczy? To znaczy, że nagrywamy wszystkie dłuższe nasze wyjazdy i próbujemy nabić ponad 6000 km w tym sezonie, żeby się najeździć. I może w przyszłym roku podniesiemy poprzeczkę, zrobimy 8K+. Także zostawcie łapeczkę w górę, subikę, rozwój, oczywiście jeszcze tego nie robicie. I widzimy się przy kolejnym wyjeździe. Pa! Aha, no i motocykl generalnie wszystko gra. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Bye-bye. Cześć.